Jeszcze raz witam na meczu zaległym 6 kolejki pierwszej ligi Chojniczanka Drutek z Bytowia Bytów. Goście wygrywają 6-1 bramki dla gości. 3 razy Mateusz Kilkowicz, Dawid Kort, Łukasz Wróbel, Janusz Surdykowski, gol dla Chojniczanki, Tomasz Mikołajczak. Wynik został podany. Teraz Andrzej Rybski, gol dla Chojniczanki. Proszę o komentarz trenerów na początek. Pan Tomasz Kafarski, trener Drutek z Bytowi. Mógłbym o tym meczu opowiadać pewnie z półtorej godziny, ale postaram się to zrobić jak najkrócej. Cieszę się z tego spektakularnego zwycięstwa z drużyną, której Drutek z Bytowi nigdy nie szła, ale też jest mi troszeczkę przykro, bo to, co czuje teraz trener Pawlak, ja czułem w momencie, kiedy my robiliśmy wielką fetę na otwarcie świata i przegraliśmy z Dolkanem, także wiem, co trener czuje. Szacunek dla moich chłopaków za to, że w odpowiednim momencie strzeliliśmy tą bramkę na 4, która chyba skończyła ten mecz, a potem to już było. Już było po meczu. Na pewno ciężko coś powiedzieć mądrego akurat w tej chwili, natomiast oczywiście gratuluję Tomkowi zasłużonego zwycięstwa. Pocieszał mnie oczywiście, bo pracujemy w tym samym zawodzie. To, co przed chwilą powiedział, że przegrał 1-4, ja na otwarcie tego, można powiedzieć, już pięknego stadionu, bo wiemy, że to oświetlenie daje dużo, natomiast nam tak naprawdę dzisiaj nie dało nic. Jest to moja taka pierwsza bardzo wysoka porażka w roli trenera i pewnie tutaj trenera Chojniczanki. Natomiast powiem tak, nie zmieniłby na pewno, jeśli chodzi o strategię na ten mecz, ale to, co zrobiliśmy oczywiście, zwłaszcza w końcówce meczu. Ciężko mi coś powiedzieć, dopóki, mówię, jutro nie porozmawiam ze swoimi zawodnikami, dlaczego taka dekoncentracja duża, bo nasza gra, przede wszystkim w pierwszej połowie, no nie wyglądała tak, jak chcieliśmy. Próbowaliśmy coś zrobić, ale w ostatnim momencie zupełnie inne pomysły, jak oszukać ścisłą obronę Bytowi. Widzieliśmy, że będzie trudno opozycję, jeśli chodzi o bramkowe, natomiast no, zdawałem sobie sprawę, że będzie też trudno wybronić, bo dzisiaj piłka jest bardzo szybka. Tomek, widząc tak samo po składzie, że jednak dzisiaj w obronie tych szybkościowców, tych zawodników, którymi dysponowałem wcześniej, no niestety, no dzisiaj to zaważyło, tak? Brakło właśnie lepszego ustawienia i szybszego przewidywania, co może zrobić zespół gości. Wypunktował nas bardzo boleśnie, natomiast mówię, życie płynie dalej. Mamy za chwilę następne spotkanie. Uważam, że naprawdę no, musimy poprawić kilka rzeczy, ale jeśli chodzi o ofensywę, to w drugiej połowie wyglądało to zdecydowanie lepiej. Ale mówię, no, można to, co Tomek powiedział, opowiadać półtorej godziny, siedzieć i tu wszystkich zanudzać. Przegraliśmy z Kretesem i zrewanżowała się Bytowia nam za ostatnie mecze. Takie jest życie i uważam, że jesteśmy w stanie podnieść się po takie porażce, nawet z bardzo silnym Dolkanem, ale to jest piłka, bo nieraz sprawialiśmy tutaj niespodziankę w Chojnicach. Uważam, że jeszcze przed nami są naprawdę dobre mecze. Tyle z mojej strony. Dziękuję.